Tak, jesteśmy gotowi. Słuchajcie, 28 rozdział dziew Apostolskich. Po szczęśliwym wyjściu na ląd stwierdziliśmy, że wyspa nazywa się Melita. Jej mieszkańcy odnosi, odnosili się do nas z wielką życzliwością. Rozpalili ogniska i zaprosili nas wszystkich. Zaczął bowiem padać deszcz i zrobiło się zimno. Kiedy Paweł uzbierał dużą wiązkę drzewa. I wrzucił ją w ogień, jakaś żmija wypełzła, zwabiona ciepłem i uczepiła się u jego ręki. Gdy ludzie miejscowi zobaczyli gada wiszącego u ręki Pawła, zaczęli mówić jeden do drugiego. Ten człowiek jest z pewnością jakimś mordercą, bo oto choć wyszedł cało z niebezpiecznej burzy na morzu, to jednak bogini zemsty nie pozostawiła go przy życiu. Tymczasem on spokojnie strząsnął żmiję do ognia i nic mu się nie stało. Tamci myśleli, że spuchnie, albo że w ogóle zaraz padnie trupem. Czekali jednak dość długo, a gdy stwierdzili, że nie stało się nic złego, zmienili zdanie i poczęli mówić, że jest Bogiem. Bardzo ciekawy fragment. Ja może to słowo nawet bym zatytułał w taki sposób, czy jesteś Maltańczykiem. Czy w swoim rozumieniu Boga, w swoim chodzeniu za Jezusem jesteś chrześcijaninem czy maltańczykiem, mieszkańcem Malty, pięknej wyspy Malta? Natchniony przez Bożego Ducha, Łukasz opisuje na pewno sytuację. Tam w tym szóstym wierszu jest napisane, że maltańczycy zmienili zdanie i poczęli mówić, że Paweł nie jest mordercą, który nie jest godzien życia, ale jest Bogiem. Dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, abyśmy, czy to trwając przy swoim zdaniu, czy to zmieniając zdanie jak Maltańczycy, abyśmy kierowali się nie okolicznościami, ale wiarą. Ale wiarą. W drugim liście do Koryntian 5:7 jest napisane, że postępujemy nie według tego, co widzimy, ale według czego? Według naszej wiary. Czyli chciałbym Cię zachęcić, drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, drogi widzu, do tego, abyś w swoim życiu postępował według wiary. Według wiary. Nie według tego, co się dzieje w Twoim życiu, ale według wiary, która jest w Twoim sercu. Chciałbym Cię zachęcić do tego, abyśmy nie byli jak Maltańczycy, którzy kierowali się w swoim Mniemaniu, w swoim zdaniu, w swoich przekonaniach, tym co widzieli, tym co widzieli, kierowali się również swoimi wcześniejszymi doświadczeniami. Kierowali się również wiedzą, że konsekwencją wydarzenia A jest wydarzenie B. Oni wiedzieli, że ten rodzaj żmi, generalnie jak ukąsi, tak, jak się uczepi ręki, to co, to gość pada trupem. To było wiadome, że Nikt, kiedy został ukąszony przez ten, ten typ żmi, nie badałem, nie wiem, co to są za żmije na Malcie, jakie tam się gady rozpleniły i które gady są niebezpieczne, ale generalnie wiedzieli, że taki człowiek co, puchnie i pada trupem po jakimś czasie. Maltańczycy w swoim życiu, w swoim postępowaniu i w swoich przekonaniach opierali się tylko i wyłącznie na okolicznościach. Oni zmienili zdanie, kiedy zobaczyli, że również okoliczności się zmieniają. Kiedy zobaczyli, że Paweł ukończony przez żmiję, której jad jest śmiertelny, nie umiera, ale wręcz przeciwnie, czuje się bardzo dobrze, zmienili zdanie. Uznali, że nie jest mordercą, ale że jest Bogiem. Że jest kimś po prostu niezwykłym. Ta część jest takim zagajeniem tematu, ale chcę Ci na tym, w tej części zwrócić taką uwagę na jedną rzecz, że ludzie, którzy kierują się w swoim życiu okolicznościami, doświadczeniem, wiedzą, ludzką mądrością, emocjami, często postępują w sposób nieadekwatny i skrajny do tego, co widzą. Bo zobaczcie, czyż Czyż ta zmiana zdania Maltańczyków o Pawle nie była skrajna? Z jednej strony widzieli go jako mordercę, a po kilku godzinach zobaczyli w nim Boga. Człowiek, który kieruje się w swoim życiu okolicznościami i tym, co widzi, bardzo często dokonuje różnego rodzaju radykalnych zmian. Bardzo często jest radykalny w swoim postępowaniu. Bardzo często postępuje w sposób bardzo taki chybotliwy, od skrajności. Do skrajności. Od A do Z. Nie potrafi wyczuć, nie potrafi wejść w pewien taki bezpieczny, bez, taką, taką bezpieczną część swojego życia. Ale jest bardzo mocno, bardzo często rozchybotany, bardzo często rozdygotany przez te okoliczności, które go spotykają w jego życiu. I dokonuje bardzo często decyzji, sądów różnego rodzaju wyborów, które później okazują się chybione. Dlatego człowiek wierzący, człowiek wierzący w Chrystusa nie może w swoim postępowaniu, w swoim życiu kierować się okolicznościami, choćby nie, nie wiadomo, jak one się zmieniały, ale musi opierać swoje życie, swoje zdanie, swoje przekonania, swoje decyzje z tego wypływające na wierze. Na wierze w Jezusa. Generalnie uważam, że postawa Maltańczyków i tak jest znacznie lepsza niż postawa wielu współczesnych nam ludzi. Wiecie, tak zaobserwowałem taką, taką pewną tendencję, że coraz trudniej znaleźć jest człowieka, który, który zdobyłby się na zmianę zdania. Generalnie ludzie są bardzo mocno przywiązani do swojego zdania. Generalnie ludzie są wręcz niewolnikami swoich przekonań. I trudno jest kogokolwiek zmusić, nie zmusić, postawić w miejscu, w którym ten człowiek dobrowolnie i z radością zmieni swoje zdanie. A chcę Ci powiedzieć, bracie siostro, że uważam, że zmiana zdania, zmiana mojego przekonania, potem to za chwilkę rozwinę, jest często efektem działania ducha świętego w moim sercu. Powiem tak: błogosławiona zmiana. Błogosławiona zmiana, niech będzie błogosławiona zmiana mojego czy Twojego zdania. Bo bardzo często z tej zmiany wynika bardzo dużo wspaniałych i pożytecznych dla mnie i dla Ciebie rzeczy. Współczesny człowiek nie jest skory do zmiany. Ludzie nie chcą zmieniać zdania. A ja chcę Cię dzisiaj zachęcić do tego, abyś nie pod wpływem okoliczności, jak Maltańczycy, emocji, pod wpływem tego, co widzisz, żebyś zmieniał zdanie, ale pod wpływem działania Ducha Świętego. Niech Duch Święty, który przychodzi do Ciebie, powoduje, że Ty zaczynasz zmieniać zdanie, zmieniać przekonania, zmieniać wybory, zmieniać nastawienie, zmieniać podejście, że Ty zaczynasz to wszystko robić w swoim życiu. Zmieniajmy. Zdanie, zmieniajmy poglądy, zmieniajmy przekonania, będąc pod wpływem ducha świętego, motywowani Bożym Słowem, motywowani tym, co czytamy na kartach Pisma Świętego, motywowani tym, co słyszymy w kościele, motywowani świadectwem brata lub siostry, motywowani uczynkami wiary, które widzimy u brata lub siostry w kościele. Zmieniajmy zdanie. Motywowani napomnieniem, motywowani zachętą, motywowani dobrą radą, którą słyszymy, którą udzielają nam wierzący ludzie. W końcu zmieniajmy zdanie, zmieniajmy nastawienie, zmieniajmy poglądy, zmieniajmy przekonania. Motywowani proroctwem, słowem proroczym, które w kościele jest. Które Duch Święty, którego Duch Święty nie szczędzi w Kościele. Wiecie, ostatnio miałam takie doświadczenie, że na obozie letnim przyszła do mnie jedna z sióstr i powiedziała mi, że ma do mnie słowo. I napisałem na karteczce jedno zdanie. Nie cofaj się, idź za mną z podniesioną głową. Wiecie, może to jest, może tam się Wam to wydaje, że to jest takie po prostu. Wręcz banalne, cóż to jest za słowo prorocze. Wiecie, ja to słowo wtedy, wtedy sobie po prostu przeczytałem, wziąłem sobie je do serca i o nim generalnie zapomniałem. Ostatnio natknąłem się na to słowo. I wiecie, doświadczyłem takiego niesamowitego podniesienia. To słowo po prostu, ta kartka się gdzieś tam odchyliła i to słowo po prostu tak wyszło na wierzch, że ja po prostu je przeczytałem. I powiem Wam szczerze, że w ostatnich tygodniach tym słowem właśnie żyję. Że mam iść za Jezusem, że mam się nie cofać i że mam iść za Nim z podniesioną głową. To słowo zmieniło moje nastawienie, ponieważ okoliczności i presja, jakiej doświadczyłem w ostatnich dniach, skłaniały mnie do tego, abym Spuścił głowę. A mimo może się zatrzymał w za Jezusem. Ale to słowo mnie podniosło. To słowo zmieniło moje nastawienie. To słowo dotknęło mojego serca. To słowo zmieniło moje zdanie na temat czasu i okoliczności, w których się znalazłem. Błogosławiona zmiana sposobu myślenia. Błogosławiona zmiana zdania. Czyż nie jest ona tym, czy, co nazywamy nawróceniem? Czy to nie jest nawrócenie, kiedy przychodzi Duch Święty i ja zmieniam swoje myślenie, ja zmieniam swoje nastawienie. Jeśli wzrastasz w wierze. Jeśli jesteś w procesie uczniostwa, jeśli jesteś w procesie wzrostu, Musisz mieć takie momenty. Musisz mieć takie momenty, w których Bóg, poprzez swojego ducha, poprzez swoje słowo, poprzez swoje działanie w kościele, zmienia twoje zdanie, zmienia twoje nastawienie, zmienia twoje decyzje, twoje postanowienia, twój styl życia. Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, nieustannie się zmieniasz, nieustannie się korygujesz. Ponieważ jesteś motywowany przez Boże Słowo, ponieważ jesteś motywowany przez taką duchową presję, którą Duch Święty na Ciebie wywiera. Nieustannie się zmieniasz, ponieważ jesteś motywowany przez miłość, którą Bóg wlewa w Twoje serce. Jesteś motywowany przez wiarę, która jest w Twoim sercu. Jesteś motywowany przez nadzieję. Nieustannie się doskonalisz, ponieważ to jest również przymiot. To jest coś charakterystycznego dla ucznia Chrystusa, dla człowieka, który jest w procesie uczniostwa, że jest gotowy na zmianę myślenia. Kiedy ostatnio zmieniłeś zdanie? Kiedy ostatnio zmieniłeś nastawienie? Kiedy ostatnio postąpiłeś wbrew okolicznościom? Kiedy ostatnio postąpiłeś wbrew humorowi, który na ciebie przyszedł? Kiedy ostatnio postąpiłeś inaczej, niż gdzieś tam słyszałeś z zewnątrz? Kiedy przeciwstawiłeś się oskarżeniom? Kiedy przeciwstawiłeś się smutkowi, który być może na ciebie przyszedł, zniechęceniu, które na ciebie przyszło? Czy miałeś taki czas ostatnio? W ostatnim czasie? Ludzie często nie zmieniają swojego myślenia, ponieważ pomimo tego, że Bóg do nich mówi, wiecie, ludzie nie zmieniają swojego przekonania, swojego nastawienia pomimo tego, że Bóg do nich ewidentnie mówi. Że Bóg mówi przez sny, Bóg mówi przez słowo, przez widzenie, przez nauczanie, przez brata, przez siostrę. Ludzie nie zmieniają swojego myślenia, ponieważ czekają na zmianę okoliczności. A człowiek wierzący nie bazuje na okolicznościach. Człowiek wierzący szuka inspiracji do zmiany w wierze i w słowie. Które Bóg do nas kieruje. Wiecie, jest tysiąc powodów do tego, żeby nie zmienić zdania. Wiecie, ja ostatnio natknąłem się na takie dwie anegdoty. One się podobno wy, 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 wydarzyły na, naprawdę, i, i wiecie, one mi tak, tak się zaczęły na nich zastanawiać, czy to właśnie nie jest, czy to nie są takie dwa powody, bardzo często takiego naszego nastawienia negatywnego do tego, aby się zmienić, aby ulec Duchowi Świętemu. Jedna anegdota jest, Anegotą, którą przytoczył Zbigniew Boniek. Znacie Zbigniewa Bońka? Zbigniew Boniek to był taki gościu, który zwiedzował Łódź kiedyś, trafił do Juventusu Turyn. A potem grał w Romie jeszcze i tam jeszcze w kilku innych włoskich klubach. I kiedy grał w, tej, w tym Juventusie Turyn, to taka dla tego, żebyście się poczuli trochę, trochę ożywieni. Kiedy grał w tym Juventusie Turyn, on grał tam, on był jedną z gwiazd tego zespołu, ale największą gwiazdą wtedy był kto, pamiętacie? Platini, Michel Platini, taki Francuz. I teraz ostatnio, kiedy... Kiedy Francuzi zdobyli Mistrzostwo Świata, ich trenerem jest taki gościu, który nazywa się Didier Deschamps. Słyszeliście o takim gościu? To jest jeden z trzech ludzi, którzy zdobyli Mistrzostwo Świata i jako trenerzy, i jako zawodnicy. I kiedy ten Didier Deschamps przyszedł, został kupiony przez Juventus Turyn, udzielił wywiadu do gazety, takiej włoskiej gazety, i powiedział coś takiego że moim ulubionym piłkarzem w Juventusie Turyn był Zbigniew Boniek. I Boniek pisze, że kiedy on przeczytał ten, ten, ten wywiad, kilka godzin później dostaje telefon od Michela Platiniego, który mówi do Bońka, mówiłem ci, mówiłem ci że z nim jest coś nie tak. Wiecie, to nie jest tak, Jaki morał z tej anegdoty wynika? <grymka> Jak jest morał? Wiecie, ja powiem tak, to nie jest tak, że ludzie, którzy mają inne zdanie o tobie, to z nimi coś jest nie tak. I o co chodzi? Że nie jest tak, że z ludźmi, którzy nie podzielają twojego stylu, w cudzysłowie piłkarskiego, twojego stylu życia, albo którym się twój styl życia na przykład nie podoba, albo którzy dostali jakąś inspirację od Bożego Ducha, żeby z Tobą porozmawiać, żeby Cię napomnieć, żeby Cię jakoś skorygować, że z nimi, że z nimi coś jest nie tak. Bo przecież Ty jesteś takim fajnym gościem. Bo ty jesteś taką wspaniałą osobą. Jak ktoś może uważać inaczej? Jak ktoś może mieć inne zdanie? Wiecie, to nie jest tak, że kiedy przychodzą do nas ludzie, którzy się z nami nie zgadzają, albo którzy mają jakieś inne zdanie, albo którzy zwracają nam na, na, na coś uwagę, którzy nas w jakiś sposób napominają, którzy, którzy nas w jakiś sposób korygują, którzy nas, nam w jakiś sposób zwracają uwagę na coś, że z nimi jest coś nie tak. To jest nieprawda. Nie myśl w ten sposób. Nie stawaj w miejscu takiego, takiego kogoś, kto, komu się wydaje, że on wie najlepiej, że on zawsze ma rację. Jeżeli żona zwraca ci uwagę, jeżeli żona ci mówi, że coś jest nie tak, z tobą nie tak, że coś w twoim zachowaniu jest nie tak, to nie zachowuj się tak, jak ten Michel Platini, który powiedział, że to nie, to nie do końca chyba jest z tym gościem coś jest nie, nie tak. Że animator zwraca ci na coś uwagę. Że ktokolwiek gdzieś koryguje cię, zachęca cię do zmiany, piętnuje jakieś twoje zachowanie, nie obrażaj się, nie dystansuj się od tej osoby, nie zachowuj się jak takie rozkapryszone dziecko, ale staraj się to przyjąć. Zastanów się, czy to nie jest słowo, które kieruje do ciebie Bóg. Jeszcze jedna anegdota. Yy, podobno miało to rzeczywiście miejsce, wyobraźcie sobie, lato 1940 rok. Gdzieś koło Denver albo gdzieś pod Londynem angielski chłop grabi siano. Grabi się siano angielski chłop, a obok tego angielskiego chłopa angielska baba, angielska żona tego angielskiego chłopa też z nim grabi siano. I nagle w pewnym momencie widowisko na niebie. Angielskie te spitfire, wiecie, i te Messerschmitty z drugiej strony, i nagle, wiecie, jakaś taka potężna bitwa. Bitwa lotnicza o Anglię. Jakże dywizjon 303, na przykład, nie polski, tego Messerschmitta, wiecie, smugi dymu, rozwalające się części maszyny, jakieś takie, wiecie, te, to widoczne takie, te, te, takie ślady, tory tych pocisków lecą i walą, wiecie, rozwalają się, coś się tutaj dzieje. W ogóle totalny Saigon, burza na, tej, na, tym, na tym niebie, i ten angielski chłop przestał grabić i patrzy się do góry. Muszę zacytować, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, i mówi do tej swojej żony. Patrzy z góry, kręci głową, tak z dezaprobatą, i mówi do tej żony, cały świat zwariował. Tylko ty i ja zostaliśmy normalni. Ale czasami, to i co do ciebie, mam pewne wątpliwości. Wiecie co? Nie bądźmy takimi, nie bądźmy takimi ludźmi. Nie bądźmy takimi szałkami, takimi narcyzami, którym, wiecie, którzy, którzy po prostu wiedzą lepiej. Nie? Cały świat zwariował. Wszyscy się mylą. Nie? Tylko ja mam rację. Ja wiem, co ja mam robić. Ja wiem, w którym kierunku mam, mam pójść. Nie bądźmy takimi ludźmi, bo widzicie, narażamy się w pewnym sensie na śmieszność, tak tak postępując tak myśląc. Ale myślę, że wielu z nas ma z tym właśnie problem, że tak właśnie się zachowuje w taki sposób, który eliminuje czy znaczy, wręcz, wręcz, wręcz ubezwłasnowalnia Ducha Świętego, że przychodzi Duch Święty, nie chodzi tylko o twoja żona, czy twój brat, czy twój współpracownik, czy ktokolwiek inny, ale przychodzi Duch Święty i On próbuje w tobie coś zrobić, ale ty jesteś tak zapatrzony w swoją rację i w to, że jesteś fajnym facetem i fajną kobietą, że ty po prostu jesteś w stanie niczego zmienić w swoim życiu. Nie jest tak, że wszyscy się mylą, a ty tylko masz rację. Nie jest tak, że wszyscy są nienormalni, a tylko ty jesteś normalny. Słuchaj Ducha Świętego. Zmieniaj swoje... Zdanie. Wiecie, chciałbym, ja wiem, że to może dotyczy wszystkiego, ale chciałbym Was zachęcić do tego szczególnie, żebyście zmienili, zmieniali swoje zdanie, żeby, żebyście zmieniali swój, swój sposób myślenia. Przede wszystkim, że chodzi o nas, o nas samych. Żebyś patrzył na siebie w taki sposób elastyczny, żebyś potrafił zmienić swoje myślenie o sobie, żebyś potrafił w ten sposób zmienić swoje postępowanie. Żebyś potrafił w ten sposób się w cudzysłowie powiem, poprawić, żebyś dał Duchowi Świętemu szansę na to, żeby on cię mógł ożywić, żebyś nie był taki, za, za, takim zasklepiałym, mentalnym, duchowym starcem, którego już tak naprawdę nic nie jest w stanie ruszyć. Kochani, zmiana jest miarą tego, w jaki sposób poddajemy się również Duchowi Świętemu. Zmieniaj swój, swój sposób myślenia, zmieniaj swoje zdanie dotyczące siebie, swojego postępowania, swoich decyzji. Zmienia również swoje poglądy na innych ludzi. Często jest tak, że mamy poglądy na temat człowieka i, wiecie, mamy takie poglądy od 20 lat albo 25, mamy łatkę i przykleiliśmy tę łatkę do tego, do tego człowieka i nie potrafimy zmienić swojego myślenia i swojego patrzenia na tego człowieka. I to jest bardzo, często bardzo krzywdzące dla, dla, dla tego człowieka. Nie potrafimy po prostu zobaczyć tego człowieka inaczej. A jak wiemy, wszystko się zmienia. Ludzie się zmieniają, Ty się zmieniasz. Wszyscy podlegamy zmianom wynikających, wynikającym z czasu, z upływającego czasu. Zmieniaj również swoje myślenie dotyczące Boga. Doskonal swoje myślenie o Bogu. Powiększaj swoje serce. Rozszerzaj je. Niech będzie więcej Ducha Świętego, więcej Jezusa w Twoim sercu. Błogosławiona zmiana w imię wzrostu, pokoju, przebaczenia, miłości, jedności. Błogosławiona zmiana w imię jedności Kościoła. Błogosławiona zmiana w imię jedności z bratem, z siostrą, w imię zgody, w imię pokoju, w imię wspólnego, wspólnego budowania. Jak to jest wspaniale, jeśli ludzie w tych intencjach i z tego powodu się również zmieniają. Jakie to jest tragiczne, kiedy człowiek nie potrafi się zmienić. Nawet w imię jedności, w imię pokoju, w imię przyjaźni, w imię miłości do brata czy do siostry. Tragiczne to jest, powiem Wam szczerze, że to jest tragiczne i bardzo smutne. Wiecie, apostoł Paweł w liście do Galatów w piątym rozdziale, tam początek piątego rozdziału, zachęca Galatów do tego, aby galaci byli tego samego zdania, co on. Dotyczy to tak, takiej sytuacji, że tam jacyś tam wichrzyciele się w kościele wśród galatów pojawili, którzy uważali, że, że trzeba się obrzezać. I Paweł tam mówi o tym, że, że zbawienie jest z wiary, która, która się doskonali, albo która się dokonuje, albo która się czyni w miłości. I mówi o tym, że wierzę, że wy jesteście takiego samego zdania jak ja. Żeście nie zmienili swojego zdania. Boże Słowo zachęca nas do tego, abyśmy trwali, abyśmy byli stali, abyśmy nie byli zbyt zmienni. I teraz chciałbym Wam troszkę pokazać ten problem ze, ze zmianą, zdania, troszkę, tak, troszkę z, innego, z innego punktu, z innej perspektywy. Chcę ci powiedzieć, że są pewne rzeczy w Twoim życiu, chcę ci powiedzieć, że są pewne fundamenty w Twoim życiu, których nie powinieneś zmieniać. Które powinieneś wręcz przeciwnie umacniać, rozbudowywać, ugruntowywać, żeby one nie spowodowały, że twoje życie stanie się po prostu totalnie rozchybotane. Są pewne prawdy biblijne, są pewne decyzje, które podjąłeś, być może już dawno, być może jeszcze niedawno, których nie należy zmieniać, w których nie należy eksperyment, z którymi nie należy eksperymentować, z którymi nie należy majsterkować. Trzeba po prostu je ugruntowywać i wciąż umacniać. Nie zmieniajmy więc myślenia, naszego myślenia o Bożej miłości, nie zmieniajmy więc zdania o naszej przynależności do Kościoła, nie zmieniajmy myślenia o tym, że zbawienie mamy z łaski przez wiarę, nie zmieniajmy myślenia o tym, że konieczne jest, abyśmy byli świadkami Jezusa, abyśmy głosili Ewangelię. Nie zmieniajmy myślenia, myślenia co do tego, że konieczne jest, abyśmy czynili uczynki wiary, abyśmy byli miłosierni, abyśmy byli wybaczający, abyśmy się uświęcali, abyśmy byli uczniami Chrystusa. Takich prawd ewangelicznych, takich prawd, które Bóg ci kiedyś objawił, za którymi poszedłeś, pewnie jest bardzo, bardzo wiele. Dlatego nie zmieniaj ich. Nie zmieniaj ich również wtedy, kiedy zmieniają się okoliczności, kiedy doświadczasz jakiejś presji na siebie. Bądź wierny tym prawdom. Nie daj się zwieść emocjom, presji tego świata, presji pewnej cielesności, z którą każdy z nas musi się zmagać. Buduj fundamenty swojej wiary. Kiedy ostatnio pomimo, pomimo zmian okoliczności, pomimo różnego rodzaju, rodzaju doświadczeń, wytrwałeś w bożych postanowieniach, w bożym zdaniu? Wytrwałeś w wierności pewnym fundamentom. To też jest bardzo ważne. Wiecie, przeczytajmy sobie teraz fragmentik, już kończę, z Dzień Apostolskich 23,11. Jeżeli można to. Następnej nocy ukazał mu się Pan. Odwagi powiedział. Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o mnie tak, jak dawałeś o mnie świadectwo w Jerozolimie. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na Pawła, który wydaje mi się, że był takim człowiekiem który był bardzo elastyczny, jeśli chodzi o takie zdanie, o którym mówiliśmy wcześniej, ale również bardzo fundamentalny, jeśli chodzi o sprawy istotne dla jego wiary i dla jego chrześcijaństwa. Wiecie, od tego momentu, kiedy objawił mu się Pan i powiedział, że musi głosić w Rzymie, głosić Ewangelię w Rzymie, do tego momentu, kiedy go ukąsiła żmija na malcie, minęło prawie trzy lata. Dla nas to jest pięć rozdziałów gdzieś tak, nie? Od 23 do 28. No się wydaje, że to taki był czas, wiecie, taki średni. Ale chcę wam powiedzieć, jak Paweł mocno uchwycił się tego słowa, które powiedział mu Pan, że musi głosić Ewangelię w Rzymie. W tym czasie, pomiędzy tym objawieniem, a tym momentem, kiedy ukończyła go żmija, na Malcie minęło trzy lata. Dwa lata przebywał w tym czasie w areszcie domowym w Cezarei. Ta jego podróż, z Cezarei do Rzymu trwała podobno ponad pół roku. I wiecie, będąc dwa lata w domowym, przez pół roku podróżując, między innymi był rozbitkiem, między innymi mało co nie stracił życia, ale Pan go cały czas zapewniał, że będzie przy nim. I wiecie, ale myślę, że w Pawle była, była jakaś taka właśnie Niesamowita wytrwałość i niesamowita pewność do tego, że on w tym Rzymie się znajdzie. I pomimo tego, że był rozbitkiem, że jako rozbitek trafił na tą Maltę, pomimo tego, że go ta żmia ukąsiła, pomimo tego, że działy się mnóstwo niesprzyjających okoliczności i rzeczy, Paweł trwał w tym przekonaniu, Paweł trwał w tej obietnicy, Paweł trwał w tym słowie, że będzie głosił o Jezusie w Rzymie. Kiedy czytamy później w tym 28 rozdziale o tym, co się działo, kiedy Paweł został ukonczony przez tą rzymie, jest potem napisane, że on znalazł się w pewnym miejscu i dokonał uzdrowienia. Jeżeli mielibyśmy czytać dalej ten 28 rozdział, chyba od 6 do 11, tam jest napisane, że dokonał uzdrowienia, że jakby był w nim taki pokój, była w nim taka niewzruszona pewność tego, że on się w tym rzymie znajdzie ponieważ on nie patrzy na okoliczności. On nie patrzył na rozszalałe morze, on nie patrzył na gada się, który się uwiesił u jego ręki. On po prostu był pewien, że Bóg go do tego Rzymu przeprowadzi. Paweł nie zmienił zdania. Paweł uwierzył Jezusowi, który obiecał mu, że będzie głosił w Rzymie. Paweł był wytrwały, cierpliwy, zdeterminowany. Paweł co do fundamentów, co do Bożego Słowa, był bardzo stały. Był bardzo stały, bardzo konsekwentny w swoim postępowaniu. Tego wam życzę, abyśmy ulegali presji Ducha Świętego i zmieniali swoje zdanie, zmieniali swoje postępowanie, zmieniali swoje decyzje, kiedy Duch Świętego od nas, tego od nas chce. Ale również, abyśmy byli tak wytrwali, tak konsekwentni i tak pewni Bożego prowadzenia. Bożego słowa, Bożych obietnicach Paweł, który cierpliwie czekał na ten moment, kiedy Jezus, który obiecał mu, że znajdzie się w Rzymie, w tym Rzymie się znalazł. Amen.